Karol Bielecki ciągle walczy? Myślę, że nie na boisku, ale poza boiskiem na pewno staram się, aby tak jak dzisiaj młodzież miała dobre warunki do tego, dobre wzory do naśladowania i wiedziała, że warto walczyć, warto podążać za marzeniami i o to się staramy zadbać. Tak, oczywiście mam nowe cele, mam nowe wyzwania i cały czas temu stawiam czoła. Ta walka była czymś, co nakręcało Pana w trakcie kariery. Podążanie za marzeniami, stawianie sobie celów. Teraz to się zmieniło wraz z zakończeniem kariery. Jakie Pan ma nowe cele? Myślę, że może nie jestem na boisku, ale gdzieś tam mój charakter i moja natura się nie zmienia. Ciągle sobie stawiam wyzwania, ciągle są przede mną rzeczy, które chcę podejmować i które chcę robić. Oczywiście czynny sport, jak mówię, zakończyłem, ale mówię, dużo przede mną. Czy te nowe cele angażują bardziej niż taki rytm treningowy, całkowite podporządkowanie życia zajęciom, grze w piłkę? Na pewno jest to dużo, dużo czasu trzeba poświęcić, dużo się zaangażować. Oczywiście mam teraz, jakby troszkę się zmieniło mnie w życiu, bo jest dwójka małych dzieci, które też wymagają zaangażowania w to. Ale mówię, no na pewno te wyzwania są inne, ale na pewno wysokie i na pewno się to ciągle nie zmienia. No choćby z dziećmi związane, no to na pewno dużo bardziej angażujące i dużo bardziej sprawiające radość. Tak, na pewno to jest już inny etap, jak każdego życia coś się zmienia. Niedawno pojawiły się Pana wspomnienia, książka Wojownik. Skąd pomysł na to, żeby ukazało się to w takiej formie? Skąd pomysł? Pomysł stąd, że w zasadzie dużo ludzi zwracało uwagę na to, że warto tą historię spisać, warto tą historią ludzi inspirować i ta historia nie jest jak jedna z wielu, bo w zasadzie ciężko znaleźć podobną. Od razu na to nie byłem zdecydowany, ale po namowach, po rozmowach z ludźmi gdzieś tam doszedłem do wniosku, że może jednak to zrobić i gdzieś przekazać, czy to młodzieży, czy to ludziom, którzy mają trudności, pokazać im, że te trudności się pojawiają, kwestia tylko dobrego podejścia i można sobie z nim poradzić. Długo to trwało, żeby przekonał się Pan do napisania wspomnień? No, parę spotkań z wydawcą zaliczyłem, parę spotkań z jakimiś tam innymi ludźmi, którzy podkreślali, że warto. Ale mówię, no nie byłem od razu na to zdecydowany, bo oczywiście jest taką osobą, która jest wylewna i która takie rzeczy gdzieś tam chce uzewnętrzniać, ale gdzieś tam takie dobro tego przekazu, tej wartości, która w tym książce jest, myślę, że była dla mnie ważniejsza. Znaczy to właśnie było może nie zaskoczenie, ale przez całą karierę można powiedzieć, że wzbraniał się Pan, stanowczo oddzielał Pan życie zawodowe i od życia rodzinnego, prywatnego i ta książka jest takim otworzeniem drzwi na to swoje życie prywatne, na swoje doświadczenia i też wspomnienia z dzieciństwa, które nie były znane kibicom. No, dokładnie, ale mówię, myślę, że młodzież potrzebuje takich wzorów, które mogą naśladować, historii, które ich inspirują i te historie, które pokazują, że warto walczyć, tak, że nie zawsze w życiu jest tak, że wszystko przychodzi gładko i bez żadnych problemów. Zawsze w życiu pojawiają się problemy, a wygrywają i zdobywają sukcesy te ci, którzy się nie poddają. Tak. Dlatego mówię to w tych czasach dzisiejszych potrzeba takich wzorów dla młodzieży i dlatego się zdecydowałem na tę książkę. Długo trwała jakaś selekcja, co ma się pojawić w tej książce? Czy to tak raczej? Skupiliśmy się oczywiście na oddaniu całej jakby ducha walki mojej kariery, problemów, z którymi się mierzyłem, oczywiście sukcesów, które odniosłem. I mówię, tam nie ma szatni, tam nie ma rzeczy, które są jakby takie poza boiskiem, poza tą moją walką, którą podjąłem. Bardziej chodziło o przekazanie właśnie takiego ducha walki, ducha tego, żeby walczyć o marzenia. Mhm. Czy tą książkę możemy traktować jako formę zamknięcia kariery, jako takie spięcie tego jakąś klamrą? Myślę, że pewnego etapu na pewno, tak? Bo jako czynny sportowiec, jako reprezentant kraju, który wychodził z koszulką i z orłem na piersi na boisko, już tego nie będzie. Ale tak jak mówiliśmy wcześniej, przede mną kolejne wyzwania, kolejne jakieś projekty, które chcę realizować z moim przyjacielem Sławkiem Szmalem. I tak jak na przykład tutaj jestem ambasadorem firmy Bridgestone, gdzie właśnie przekazujemy wspaniałą taką myśl, podążać za marzeniami względu na wszystko. I to jest myślę, że takie bardzo istotne w czasach, bardzo kiedy coraz więcej ludzi ma problemy z tym, żeby określić się, co chcą robić. Coraz więcej ludzi poddaje się za szybko, bo mówi, że nie może, że się nie nadaje. To jest nieprawda, to jest kwestia tego, jak do tego podejdą.
W trakcie kariery nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, który to był rok. Niemniej mówił pan, że jeżeli piłka ręczna będzie mnie męczyć, to zrezygnuję z niej. Czy na koniec kariery było takie w panu poczucie już, że... Nie, piłka ręczna mnie nie męczyła. Bardziej chodziło o to, że odszedłem w momencie, kiedy byłem na szczycie, zdobyłem mistrza Polski, zdobyłem to, co w piłce ręcznej najcenniejsze, Champions League wygrana klubowa. Byłem na olimpiadzie 2 razy, ocierałem się o medal olimpijski, zdobyłem medal mistrza świata, także trochę tych osiągnięć było. A na każdego przychodzi czas. Tutaj nikt sportowca nie będzie całe życie i wolałem odejść w momencie, kiedy zostanę dobrze zapamiętany, niż przeciągać ten moment i rozmieniać się, jak mówiłem, na drobne. Także uznałem za stosowne właśnie po tym ostatnim sezonie zakończyć. I cóż, a piłka ręczna, jak wszystko w życiu, gdzieś tam ta moja przygoda, oczywiście były momenty, kiedy ta miłość była większa lub mniejsza, ale wszystko było związane z tym, że ogromne zmęczenie, ogromne poświęcenie, jakie ten sport wymaga. Takie miejsce to wyglądało tak, że takie to były fale, raz lepiej, raz gorzej, a tak to w życiu jest. W książce pisze pan, że brakuje panu tego medalu olimpijskiego, że bardzo mocno pan to przeżył. Oczywiście, że tak. Po przegranym meczu z Duńczykami, który nam zamknął drogę do finału, mocno mnie to dotknęło, bo kosztowało nas wiele wysiłku to, żeby wejść do tego półfinału. Medal olimpijski pozwala zawodnikowi zapisać się złotymi literkami w historii polskiego sportu, w ogóle sportu na świecie, także tym bardziej to boli, że byliśmy tak blisko, tak? Także mówię, to gdybyśmy na olimpiadzie nie byli ani razu i nie wierzyłbym w to, że jest szansa, to może bym tego tak jakoś o tym nie mówił, ale byliśmy o krok, o włos i niestety tym bardziej to boli. Jednocześnie w książce pisze pan też, że igrzyska to jest teraz tak naprawdę jedna wielka impreza, która jest jedną wielką komerchą. No jak wszystko w tych czasach, tak? Także ciężko tu tego uniknąć, ale mówię, no... tak sport wygląda. Mam nadzieję, że nie zostanie zwracany ten duch walki, ten duch fair play, o który chodzi w sporcie. I cóż mogę więcej powiedzieć, no... Przez taki właśnie sport, przez taki czysty sport i tą zdrową rywalizację musimy wychowywać młodzież, musimy tę młodzież kształtować i to jest teraz moim celem. Zakończenie kariery, sam ten mecz z Wisłą w Kielcach, późniejsze pożegnanie też przed kibicami, zastrzeżony numer, koszulka powieszona pod dachem hali Legionów, były chwile wyjątkowe. Ale co czuł pan następnego dnia, kiedy już miał pan świadomość, że skończyłem? Skończyła się kariera sportowca Karola Bieleckiego. Mam taki charakter, szybko zamykam to, co było, czego już nie ma, nie skupiam się na tym, co minęło, ale na tym, co przede mną, także nie miałem z tym najmniejszego problemu, a tym bardziej, że byłem parę dni przed narodzinami mojego syna, mam malutką córeczkę, teraz małego synka, także skupiam się na wychowaniu dzieci, no i na pomysłach, na tym, żeby realizować moje kolejne cele. Sportowcy często mówią, że to przejście do takiej codzienności życiowej po zakończeniu kariery jest dla nich trudne, ale przypuszczam, że tak jak pan mówi o swoich celach, no to dla pana nie był to problem. Długo jakby myślałem nad tym, co będę robił po karierze, długo przygotowywałem sobie grunt ten, na który przejdę po karierze i w zasadzie nie miałem takich jakby problemów z tym, czy co będzie teraz i co robić, także to wszystko jest pod kontrolą. Treningi z dziećmi to jest w tym momencie pana jedyna styczność ze sportem? Treningi z dziećmi, takie jak dzisiaj tutaj, to myślę, że przede wszystkim budowanie w dzieciach, w ludziach tego, że warto, tak, że nie można się poddawać, że wszystko jest możliwe, tylko to zależy od nas i w zasadzie wśród młodzieży i wśród dorosłych taką ideę chciałem przekazywać poprzez takie treningi jak tutaj, czy poprzez wystąpienia motywacyjne, na których też chcę się skupić.